robisz tak, tak i tak. No i kozak. Dołączając do Discorda stworzenia serwera, link macie oczywiście w opisie, możecie pobrać wartościowe materiały dotyczące właśnie filmów, które publikuję na YouTubie. Zachęcam do skorzystania z usług, jak i pluginów, które znajdują się na stronie bmsklep.pl. Dzięki temu pomagacie rozwinąć mój kanał, jak i całą serię. 5 ostatnich subskrybentów właśnie macie na ekranie, dziękuję za te subskrypcje, jeżeli chcecie się tutaj znaleźć, musicie w tym momencie zasubskrybować kanał. A tutaj macie 5 najszybszych komentarzy pod poprzednim odcinkiem. Witam bardzo serdecznie, jest to pierwszy odcinek z nowej serii. Jeżeli chcesz kolejny, musisz w tym momencie dać znać w komentarzu i zostawić tak skromnie łapkę. Jeżeli wbijecie 150 lajków, zabieram się do kolejnego odcinka. Związana ogólnie ta seria będzie z pieniędzmi, z zarobkiem, z prowadzeniem serwerów. Myślę, że naprawdę wiele ważnych kwestii i interesujących przede wszystkim Was można w tej serii poruszyć. Jeżeli uważacie, że coś powinno się znaleźć w tej serii, macie jakieś propozycje, zachęcam do zostawiania komentarzy właśnie, co byście chcieli w takiej serii zobaczyć, bo tutaj pole manewru jest naprawdę potężne. Dzisiaj poruszymy temat zarobku przez osoby małoletnie i generalnie będziemy mówić w kategorii Minecrafta, jednakże te zasady tyczą się też każdego innego rodzaju zarobków. Możecie ten odcinek pokazać rodzicom, żeby wiedzieli co i jak to wygląda. Pozdrawiam Cieplutę, jeżeli w ogóle jakikolwiek mnie obejrzy tak swoją drogą. Ogólnie jest to ważny materiał dla każdego, czy to osób, które chcą stworzyć serwer na poważnie, czy które robią to w tym momencie dla zabawy. I właśnie nie skończył jeszcze 18 lat, ponieważ no nie wiecie, czy za niedługo ta sytuacja nie będzie właśnie dotyczyć też Was. Postaram się zawrzeć wszystkie najważniejsze informacje i jeżeli o czymś zapomnę, to przypnę to na pewno na dole w komentarzu. Na samym początku najważniejsze jest to, że muszę podkreślić, że zajmujemy się prawem w Polsce, jak to tutaj wygląda, bo w innych krajach na pewno wygląda to inaczej. Co z tą wiedzą zrobicie, to każdego sprawa indywidualna, ale lepiej wiedzieć, żeby po prostu mieć to na uwadze i wiedzieć, co się z czym wiąże. Żeby też było jasne, ja żadnego prawa nie studiowałam i tak dalej, to jest bardziej taka wiedza przez pryzmat ostatnich miesięcy, można powiedzieć lat i też informacje, których się dowiedziałam czytając internet ostatnimi czasy, żeby ten odcinek w ogóle powstał, więc jeżeli cokolwiek źle powiem, to możecie mnie poprawić osoby, które bardziej to na tym się znają i tak dalej. Ja chciałabym mniej więcej Wam przybliżyć, oczywiście jeżeli z czymś, czegoś jesteście niepewni, z czymś się nie zgadzacie, to zawsze możecie sobie doczytać i sprawdzić, czy faktycznie to co mówię jest zgodne z tym, jak w Polsce to wygląda. Zanim zacznę, muszę powiedzieć jedną rzecz. Dochód z Minecrafta, jeśli jest to dochód przez hosting Minecraft, czyli pieniądze trafiają do wirtualnego portfela jakiegoś hostingu i możecie wydać je na przykład na przedłużenie serwera, na powiększenie swojej, ulepszenie swojej oferty serwera, nie wypłacacie tych pieniędzy, to tak jakby rzeczy dalej, które będą w tym odcinku w ogóle tego nie dotyczą, ponieważ w tym wypadku nie musicie tego robić, nie musicie się o to martwić. Sytuacja, o której właśnie będę za chwilę mówić, to jest sytuacja, w której dziecko chce zarobić samo pieniądze, robi to na przykład przez item shop osobny i te pieniądze trafiają na jego konto. Kim jest małoletnie dziecko? Jest to osoba fizyczna, która nie ukończyła jeszcze 18 lat, czyli nie uzyskała pełnoletności. I wyjątkiem tutaj może być małoletnia kobieta, która może tą pełnoletność uzyskać po prostu, osiągnąć wcześniej, w wieku od 16 lat, zawierając małżeństwo. W naszym kraju sytuacja jest następująca. Osoby, których dzieci osiągają właśnie w danym roku podatkowym dochód podlegający opodatkowaniu na terenie właśnie całego kraju, powinny doliczyć go do własnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym. I tutaj są generalnie, można podzielić dochody dziecka na dwa rodzaje. Albo te, które podlegają doliczeniu do dochodów rodziców i te, które nie podlegają. Rodzice biologiczni lub adopcyjni mają właśnie obowiązek doliczenia dochodów, bo przysługuje im prawo do dysponowania dochodami dziecka. Jednak inaczej sytuacja wygląda w momencie, w którym właśnie widzicie teraz na ekranie jest wypisane kilka rzeczy i w tym wypadku właśnie należy zrobić to, co jest napisane pod spodem, więc możecie w tym momencie sobie zatrzymać, jeżeli chcecie całość przeczytać. Teraz lecimy dalej. Ogólnie są też dochody, które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców i wówczas rodzice lub opiekuni prawni mają obowiązek złożenia odrębnego zeznania podatkowego na imię i nazwisko dziecka i podpisują je po prostu w imieniu dziecka. I tutaj jest jedno najważniejsze ale, jeżeli roczny dochód osiągnięty przez małoletnie dziecko nie przekroczy kwoty 3089 zł, to zgodnie z zasadami nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednak to nie zwalnia rodzica lub opiekuna prawnego z obowiązku złożenia zeznania podatkowego. No, dorosłe osoby raczej wiedzą, jak to wygląda, to jest tylko taka kwestia, żeby po prostu w tym odcinku było raczej wszystko. Można też jeszcze wyróżnić jedną kwestię,
jeżeli dziecko osiąga dochód, który nie podlega i dochód, który podlega doliczeniu do dochodów rodziców, to rodzic powinien właśnie te dochody rozłożyć i ten, który nie podlega, wykazać w PIT-ie 37, złożonym właśnie na imię dziecka, a te, które podlegają, wykazać w swoim PIT-ie 36. Tutaj jeszcze dla rodziców wspomnę, że warto zainteresować się ulgą prorodzinną, ale to już nie będę o tym mówić, myślę, że każdy, kto będzie chciał, sobie po prostu o tym może przeczytać. Teraz jeszcze kilka słów a propos firmy, działalności nierejestrowanej i rejestrowanej przez osoby właśnie, które jeszcze 18 lat nie skończyły. Myślałam, że wygląda to totalnie inaczej i ta informacja zbiła mnie totalnie z tropu. Myślałam, że to inaczej funkcjonuje, ale kodeks cywilny w artykule 11 stanowi, iż pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności, czyli osoby niepełnoletnie nie mogą więc prowadzić jednoosobowej działalności gospodarczej i nie mogą właśnie też prowadzić działalności nierejestrowanej. I mega mnie to zaskoczyło, naprawdę. To jest generalnie najnowszy artykuł z 19 kwietnia 2021 roku. Jeżeli chcecie, to poczytajcie i możecie też mi podsyłać jakieś informacje, jeżeli znajdziecie jakąś inną informację na temat prowadzenia firmy właśnie przez osoby niepełnoletnie. Ale cała sytuacja nas sprowadza do jednego wniosku, że po prostu dopóki 18 lat nie ukończycie, to nie możecie takowych rzeczy robić i no po prostu prawnie jest to niemożliwe, więc musicie wszystko konsultować z rodzicami. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o dochody małoletniego dziecka. Każdy może zarabiać, tylko wygląda to w ten sposób akurat w Polsce. Co z tym zrobicie, to wasza indywidualna sprawa. Czy się tym przejmiecie, czy będziecie to jakoś ukrywać, próbować zataić, to już też wasza sprawa, ale pamiętajcie, możecie sobie zresztą przeczytać, jakie są kary w momencie, kiedy takich rzeczy się nie robi, jeżeli się nie złoży jakiegoś zeznania podatkowego i tak dalej. Lepiej po prostu to wiedzieć, żeby nie zrobić, nie przysporzyć problemów sobie, a tym bardziej swoim rodzicom, ponieważ wy podlegacie tak jakby uzależnieni jesteście do skończenia 18 roku życia właśnie od nich.